Jojo, cześć, siemanko, widzę, w tym odcinku pokażę wam, jakie nagrody dostajemy za granie areny w tym sezonie. Także naprawdę warto tryhardować tą arenę, wbić jak najwyższą dywizję, ale czemu, to dowiecie się w tym odcinku. Natomiast zanim do niego przejdziemy, to zachęcam was do subskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków na tym kanale. A już bez żadnego przedłużania zapraszam was do odcinka. No i przejdźmy sobie do odcinka, także jak widzicie, arenka to jest tryb gry, w którym dostajemy leczenie za killa. Oczywiście po zdobyciu czempiona możemy brać udział w takich wydarzeniach jak FNCS-y bądź Cash Cupy. Oczywiście na arenie mamy ligę otwartą, ligę profesjonalną oraz ligę mistrzowską. 4 stage są jakby w lidze otwartej, później 3 w lidze profesjonalnej, no i liga mistrzowska. Także te nagrody, o które chodzi, dostaniemy pod koniec sezonu bądź na początku kolejnego. No i żeby je dostać, musimy mieć ligę profesjonalną 1. Dokładnie nie wiem, od ilu ona jest punktów, bodajże 2000, coś takiego mi się wydaje, bądź tak, myślę, że 2000. Jeżeli nie, no to poprawcie mnie oczywiście w komentarzach. No i samo Epic Games tutaj dało nam znać, awansuj do pierwszej dywizji ligi profesjonalnej lub wyżej na arenie, by pod koniec sezonu zdobyć nowe malowanie w zależności od swojej ostatniej klasyfikacji w dywizji. No i u Fejermokiego możemy zobaczyć, jak to malowanie będzie wyglądało. Także jak widzicie, tutaj po prostu na tym malowaniu mamy narysowaną, że tak powiem, ligę, w której skończyliśmy na ostatnim sezonie arenę. Oczywiście tutaj na pierwszym, że tak powiem, planie jest oczywiście czempion. Tak gdzieś w lewym górnym rogu mamy pokazane również malowanie za ligę profesjonalną. No i tak to mniej więcej wygląda. Wcześniej nic takiego nie miało miejsca w Fortnite. Niektórzy z was mogą się śmiać, że to tylko malowanie dostajemy, ale lepsze to niż niedostawanie zupełnie niczego. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że on wam się spodobał. Trzymajcie się i cześć.